Sinluty, a po polsku Szyło Karczma, to miasto położone w zachodniej części Litwy w okręgu kłajpeckim nad Zalewem Kurońskim. Osadę założono w XVI wieku w połowie drogi z Kłajpedy do Tylży z przeznaczeniem na odpoczynek podróżujących między tymi miejscowościami. Od ponad 500 lat Szyło Karczma słynie z targu rybnego. Dla podkreślenia wielowiekowej tradycji organizowane jest raz w roku święto zupy rybnej. Gośćmi 11. edycji imprezy byli przedstawiciele samorządu gminy Kołobrzeg, partnerskiego regionu Siluty. Święto zupy rybnej połączone z międzynarodowymi mistrzostwami w gotowaniu potrawy z ryb, w wywarze z warzyw, czyli tradycyjnej uchy, było okazją do spotkania miłośników zdrowego żywienia, ale także do kolejnej już wymiany wiedzy, doświadczenia i wakacyjnych wspomnień w ramach Międzynarodowej Szkoły Sportów Wodnych. Projekt realizowany od 2016 roku we wspólnym przedsięwzięciu niemieckiego BART, litewskiego Siluty i gminy Kołobrzeg popularyzuje kulturę marynistyczną, kitesurfing, windsurfing i żeglarstwo. To hobby, to styl życia. Wszystkie moje dzieci uprawiają windsurfing. Ze starszymi nawet pływałem na morzu. Razem łapaliśmy tę samą falę. Niektórzy znajomi żartują: wychowaj syna i razem z nim złap falę. Najważniejsze w tym sporcie jest poczucie wolności. Jesteś bezpośrednio z wiatrem, bez pomocy lin czy jakichś zamocowań. Czujesz go w żaglu swym ciałem, swymi rękoma. Żeby polubić ten sport, trzeba po prostu mieć powołanie do wiatru, do żagla, do żeglowania, do wolności. Ponieważ jest to wirus i to bardzo poważny wirus, dotknął on całej naszej rodziny. Wszyscy spróbowali żeglowania, pływania i świetnie mnie rozumieją. W dzieciach ten sport przede wszystkim wzmacnia cechy wewnętrzne, koncentrację, umiejętność przezwyciężania siebie, kształtuje myślenie, daje poczucie wolności. Dzięki temu, że mają one możliwość żeglowania, ich dzieciństwo jest po prostu szczęśliwsze. Oddalona zaledwie o 10 minut jazdy samochodem od centrum Szyło Karczmy żeglarska przystań nad Zalewem Kurońskim oferuje wymarzone warunki do uprawiania wszystkich form jachtingu. Jest też miejscem szczególnie upodobanym przez miejscowych wędkarzy. Takie zakątki nieskażonej nadmierną cywilizacją przyrody w otoczeniu życzliwych mieszkańców to w środkowej Europie, w bezpośredniej bliskości Bałtyku, zjawisko wyjątkowe. To bardzo piękna miejscowość dla żeglarstwa. Jedna z takich najlepszych miejscowości na całym świecie, ja myślę, nie tylko na Europie, że mamy to Kuronian Split, Zalew Kuroński. Głębokość dla żeglarstwa to tak jak na morze, 2-3 metry głębokości. Bardzo piękna marina jest, Nida na zalewu i na rzekę Niemu nas Minia Marina. Dwie dobre, ze wszystkimi udobstwami te mariny. Ze wszystkimi udogodnieniami. Udogodnieniami, przepraszam za mój polski język, nie wszystko tak dobrze znam. I bardzo często latem tutaj przychodzi jachty z Polski, z Gdańsku, z Szczecinu przychodzi jachty. Oni przychodzą do Kłajpedy i potem jak taka bardzo dobra atrakcja żegluje do Kuronskiego Zalewu, do Nidy. Z Nidy idzie do rzeki Nieman i przychodzi do Mariny Minia. Dzisiaj myślę, że pojedziemy do Minia, ja pokażę tę marinę. I ja chcę, my każdym razem bardzo zadowolony, że przychodzi tutaj jachty z Polski, jachty z Niemców, jachty z Skandynawii przychodzi. To najdłużej jacht przychodzi z Polski, że potem Gdańsk jest taki, jak bardzo niedaleko od nas. I oni, te żeglarze Polaki, każdym razem znajdują coś nowego do siebie, do takiej atrakcji. Ja też, jak żeglarz, każdym latem żegluję do Polski, każdym latem.
Tym latem byłem w Gdańsku, byłem w Ustce. Bardzo Ustka zapodobała. Pierwszy raz byłem w Ustce. Ja już byłem w Lebe, Kolobrzegu, no wszystkie porty polskie już opowiedziałem. I też w Zalew Szczeciński też żeglowałem. Też bardzo piękny okres jest dla żeglowania. No, Kuronski Zalew jest najlepiej. Bałtycka Szkoła Sportów Wodnych przed nikim nie zamyka swoich drzwi. Każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, kondycję fizyczną i sprawność ruchową czy intelektualną, może rozpocząć przygodę z wiatrem, wodą i żaglami. Integracyjny charakter międzynarodowego projektu żeglarskiego gminy Kołobrzeg, niemieckiego Bart i litewskiej Szyłokarczmy jest znakiem firmowym Bałtyckiej Szkoły Sportów Wodnych. Ja bardzo długo czasu sprowadzam nad morzem i bardzo mam dużo przyjaciół, którzy robią te sporty, ale ja sam nigdy nie próbowałem, ale w tym roku zacząłem na wejku, na wakeboardzie i spotkałem Robertasa i oni powiedzieli o tym programu, że jest taki program i chcą jakoś to wykorzystać, a ja też mam trochę teoretyczne wiedzenia o treningu niepełnosprawnych, dlatego że skończyłem uniwersytet sportowy w Litwie i teoretycznie wiem, jak pracować z tymi ludźmi i sam jestem też na wózku, to trochę wiem i z praktyki też. W Litwie mamy taki problem, że nie mamy gór, ale bardzo jest fajnie w górach na nartach jeździć. A przez lato co robić? No to można na wodzie to robić. No to i tak zdecydowałem, że to jest mój hobby. Rzeczywiście mnie bardzo podoba się na nartach, na deskę. No to chciałbym spróbować na wodzie. To. Skąd się bierze taka siła ducha w człowieku? A nie wiem, a kto to wie. Nie mogę powiedzieć. Po prostu przychodzi, chcesz coś robić, nie chcesz siedzieć i płakać, albo chcesz żyć, jak wszyscy wokół żyją. Z twojej perspektywy, z twojego punktu widzenia, jaki to jest rodzaj trudności, jaką barierę musisz pokonać, żeby pływać podobnie jak twoi koledzy, którzy tu są? Adaptacja żagli, adaptacja deski. Przyjście do spotu, dosiągnąć do tego, a potem już zaczyna się to, co ty sam dasz i co zabierzesz z tego. Ale to w ogóle to, żeby dostać ten inwentarz i nie wiem, jak to nazywa się, to żeby po angielsku to nazywa się adapting. Żeby się zaadoptować do tego sportu. Tak, ale to więcej jest już sama, żeby uprawiać to dobrze, to musi być personalne, twoje. Aha, czyli musi być deska spersonalizowana, przystosowana do... Tak. Tak, to jest największe, dlatego że to jest, przychodzisz i ty nie możesz wziąć deski, co mają moje przyjaciele. To musi dla mnie być i dlatego że ta niepełnosprawność jest... Kiedy wszyscy patrzą, mówią, że na wózku jeden i na wózku drugi to takie same. Nie, jesteśmy różni. To zależy bardzo od dużo takich indywidualnych rzeczy, że ich nie widać. A potem już kiedy zaczynasz to wgłębiać, to wiesz, że jest, musi być wysokie odparcie albo małe odparcie. Siedzieć wysoko albo... w dole, no to jest tak indywidualne, że nie jest tak prosto. Ale masz doświadczenie jako człowiek, który na poziomie wyższym opanował wiedzę związaną ze sportem. Masz hard ducha, masz dobre chęci, to miejmy nadzieję, że za kilka lat, gdy przyjadę tu, to będę mógł z tobą porozmawiać na brzegu jakiejś pięknej wody, którą tu macie. No, to mam nadzieję też. I zobaczyć cię, jak pięknie latasz na kajcie. No, zobaczymy. To mam nadzieję, dlatego że te chłopacy, co mamy tutaj w Litwie, oni bardzo zainteresowani tym i dziękuję za ten program, że taki jest. I spróbujemy, zobaczymy za dwa lata może. Dwa lata? Chciałem cię zapytać, ile lat dajesz i myślałem, że wyznaczysz sobie pięć, a ty mówisz dwa. Nie, dwa lata.
trwające 2 dni spotkanie litewskich i polskich żeglarzy dobiegło końca. Kolejne lekcje Bałtyckiej Szkoły Sportów Wodnych przeszły do historii. Podobnie jak różnorodność smaków uchy zaprezentowanych przez kucharzy na międzynarodowych mistrzostwach zupy rybnej, różne oblicza żeglarstwa niekoniecznie wyczynowego będą wyznaczały oryginalny kolory Silute, Bart i gminy Kołobrzeg na mapie żeglarskich spotów nie tylko Europy, ale i świata. Nasza komanda zajęła 2. miejsce w kategorii rybny sup. Потому что бывают 2 категории. Есть рыбный суп, я не знаю, как по-русски, другая, жувене. Уха, уха. И 2 категория уха. 2 категории есть. Так мы в рыбном супе получили 2 место 2 года назад. 11 zmagania mistrzów kulinarnych zgromadziły ponad 30 zespołów konkursowych i podobnie jak na festiwalu zupy grzybowej w Grzybowie w gminie Kołobrzeg, tłumy widzów i smakoszy potraw z kuchni zdrowego żywienia.